Są dzieci, które myślą, że są same ze swoimi problemami, że nie ma nikogo, kto mógłby im pomóc. Każdego dnia dzieci doświadczają przemocy i wykorzystywania seksualnego. Czują się wtedy bezsilne. Wciąż wielu rodziców uważa, że bicie dzieci i krzyk to dobre metody wychowawcze. Czasem dochodzi do najgorszego i dzieci giną z rąk swoich opiekunów. Nie zgadzamy się na przemoc wobec dzieci. Rozwijamy sieć centrów pomocy dzieciom, gdzie pod jednym dachem dzieci krzywdzone otrzymują wsparcie terapeutów, prawników i psychiatrów. Rozmawiamy z dziećmi, bo telefon do nas to czasem ich jedyna szansa na pomoc. Zajmujemy się tematem bezpieczeństwa dzieci w internecie, bo środowisko online wpływa na relacje w rodzinie. Szkolimy profesjonalistów, by zapobiegać krzywdzeniu, rozpoznawać przemoc i podejmować interwencje. Pomagamy rodzicom, aby z miłością i szacunkiem wychowywali dzieci. Każdy z nas może chronić dzieci przed krzywdzeniem. Razem dajemy dzieciom siłę.